Hairstyle z Afriko. Hollywoodzkie fale, loki i koki. Każda kobieta marzy, żeby mieć włosy jak z reklamy, ale nie każda wydaje majątek na hollywoodzkich fryzjerów. Przepraszam, stylistów. 27-letnia Marzena kilka lat temu zobaczyła w telewizji Ewę Chodakowską i już wiedziała, że ona sama zostanie trenerką fitness. Pozazdrościła jej nie tylko figury, ale też sukcesu finansowego. Na brak kasy nie narzeka, ale wymagało to wyrzeczeń. Od kiedy zobaczyła Ewę, schudła 18 kg i teraz sama pomaga spalać tłuszcz innym. A od 8 lat jest na diecie 1200 kalorii. Nigdy nie miewa cheat day, ale również nigdy nie miewa bad hair day. Jak to możliwe? Swoją nienaganną i perfekcyjnie ułożoną fryzurę zawdzięcza najprostszemu zabiegowi pielęgnacyjnemu, który przy okazji nie rujnuje jej kieszeni. Po kąpieli spłukuje wilgotne włosy piwem, tak jak robiły to nasze babcie. Butelka jasnego pełnego to raptem 3 złote. Albo puszka najtańszego piwka z marketu, jeśli okazja nie zmusza do pełnego splendoru i już za 99 groszy, a opakowanie pianki do włosów to na bidę 15 zeta. Biorąc pod uwagę, że po intensywnych treningach Marzenka musi włosy myć codziennie, używanie piwa okazuje się być sporą oszczędnością. Jedna półlitrowa butelka wystarcza na cały tydzień. Podobnie byłoby z opakowaniem pianki do włosów. Zatem, zakładając, że Marzenka utrwala fryz piwem za niecałą złotówkę, oszczędza aż 14 zł tygodniowo, co w skali miesiąca daje prawie 6 dyszek. W XXI wieku mamy kosmetyki, które zastępują nam to piwo. Mamy świetne kosmetyki do pielęgnacji, do stylizacji. Zdecydowanie nie ma potrzeby używania piwa, aczkolwiek nie mam nic przeciwko, jeżeli komuś nie przeszkadza zapach na włosach. Wiadomo, że mokre włosy trzeba wysuszyć, ale tylko Marzenka wie, jak to zrobić, nie marnując prądu i oszczędzając kolejne złotówki. Wystarczy na głowę założyć worek na śmieci, wsunąć suszarkę przez wcześniej wyciętą dziurę. Taki patent znamy wszyscy, bo na tej zasadzie działały oldschoolowe, wielkie i wypasione suszarki do włosów w najbardziej renomowanych salonach stylizacji włosów. Tu, w domowych warunkach, mamy ten sam efekt, a metoda suszenia w takiej oto komorze to znaczna oszczędność czasu. Wszak to zamknięty obieg powietrza, więc włosy schną dużo szybciej. A co za tym idzie, Marzenka oszczędza prąd. W normalnych warunkach włosy byłyby suche po 10 minutach, a Marzenka wysuszyła je w 3 minuty. Nakładanie worka na włosy i wpuszczanie powietrza przez suszarkę i w taki sposób suszenie włosów, uważam to za nierozsądne. Włosy się zaparzają, rozpulchniają, dochodzi do podrażnienia gruczołów łojowych. Zdecydowanie lepiej napowietrzyć włosy, po prostu dmuchając suszarką.